Cześć wszystkim, jestem Lea, a dzisiaj jesteśmy tutaj, jestem tutaj, żeby wam pokazać, jak wzbogacić swoje słownictwo, czytając książki. No to jak macie książkę po polsku, no to najlepiej się uczyć czytając. No i jak coś nie wiecie, no to macie, możecie spytać do taty czy do mamy, albo możecie użyć Google Translator. No to dzisiaj pokażę wam moje pierwsze książki i tamte, co lubiłem najbardziej, kiedy byłem mały, albo tamte, co teraz lubię najbardziej. No to moja pierwsza książka to jest ta Podróż dookoła świata. To jest naprawdę super fajna książka, bo ona ma bardzo duże litery. Patrzcie, możecie to sobie tutaj zobaczyć, że ma bardzo duże litery, ma duże rysunki kolorowe, bardzo fajne. No i łatwo się czyta i łatwo zrozumieć zdania. No to też kiedy byłem mały, to mama mi czytała o te wiersze Juliana Tuwim. Bardzo fajne, bardzo mi się podobały. Zaraz zobaczcie. Bardzo fajne rysunki, jest bardzo stara, jak możecie zobaczyć. No i mam też tą. Oto, bardzo fajna. No i też mama mi czytała bajki, baśnie. I na przykład niektóre już oddaliśmy od dawna, ale niektóre sobie zatrzymałem. Na przykład oto książka bajek polskich. To naprawdę jest super książka. Popatrzcie, ma duże też litery. No i to mama zawsze mi czytała te baśnie. Następnie, kiedy poszłam do szkoły, to zacząłem mieć lektury szkolne. Jak na przykład pierwsza to była o psie, który jeździł koleją. Oto. To jest naprawdę super książka, no trochę smutna i ma małe litery, ale zawsze może wam poczytać mama czy tata. No, ale warto ją przeczytać, jest bardzo fajna. No i jak już wam powiedziałem, to jest smutna, ale warto. Warto. Następnie przeczytałem Akademia Pana Kleksa. Bardzo fajna. Oto, widzicie, tutaj mam też notatki na klasówkę w szkole polskiej. No i ta ma trochę więcej stron, jest dłuższa. Ma no, takie średnie litery, to jest dla takich dzieci, co chodzą do trzeciej klas czy czwartej. No i co już od dawna czytają po polsku. No ale możecie zawsze czytać razem z mamą. No i jest bardzo śmieszna i tam te postacie są w tej książce, to są naprawdę super fajne, super śmieszne, jak na przykład Pan Kleks. To jest taki bardzo śmieszny bohater, cały kolorowy. No, ale później przyszedł ten koronawirus i już nie chodzę do szkoły polskiej, tylko zaczęłam mieć lekcje online każdy i soboty. I właśnie z tymi lekcjami online to już przeczytałem cztery książki po polsku. Pierwszy to było Magiczne drzewo Andrzeja Maleski. Ota, super fajna. To myślę najlepsza. Super. Mam jeszcze dużo tych, na przykład oto. Magiczne o tym. To jest Olbrzym, a to Czerwone krzesło. Mam następnie też Tajemnicę mostu. No, ale to są takie dłuższe, mają po 200-300 stron. Tylko ta ma, myślę, 500 stron, ale naprawdę warto przeczytać, ma duże litery. No i warto, jest super fajna, jest super fajna książka, warto ją przeczytać. I to są takie
super przygody, naprawdę są takie wciągające. Nie możecie przestać czytać te książki. No, ale następnie przeczytałem Sherlocka Holmesa po włosku. Oto pierwsza część. Ale i tak mi się bardzo spodobała, że później postanowiłem, że kupię sobie drugą część po polsku. Tylko, że nie kupiłem po taką papierową książkę. Kupię Sherlocka Holmesa drugą część po polsku na Kindle. To taki jakby mały tablecik, gdzie kupujecie sobie książki online. No i przeczytałem całą sobie całą książkę. No to pierwsze to jest Uno studio Rosso, to jest po włosku. No, znak 4 i po polsku. Jest to naprawdę super, super przygoda. Tamte zagadki to najlepsza rzecz, co może być. No, naprawdę warto ją przeczytać i też naprawdę nie jest długa. Ma tam 100 stron, ale ma bardzo, bardzo duże litery. Możecie tutaj sobie zobaczyć. Tutaj nie widać, że ma duże litery, ale naprawdę super, jest super. Poważnie, jest też bardzo mała. No, warto ją przeczytać. Następnie przeczytałam też Drogę do Nobla, co później zrobię filmik tylko o tej książce. No i to jest naprawdę, myślę, najlepsza książka, co przeczytałem. To taka jakby biografia o Marii Skłodowskiej, Curie, co odkryła tamte dwa pierwiastki, Polon i Rad. I to jest naprawdę super książka. No i warto ją przeczytać. Myślę, że każdy Polak czy dwujęzyczny, dziecko dwujęzyczne miałoby przeczytać książkę o Marii Skłodowskiej. I to też jest taka super seria Ewy Nowak, co to jest taki czytam sobie fakty. No i tutaj są poziom 1, co popatrzcie, tutaj jest napisane, ma no to 150-200 wyrazów w tekście, krótkie zdania, 23 podstawowe głoski w tekście czy czytanym, ćwiczenie głoskowania. To jest naprawdę super. Następnie jest poziom 2. Składam zdania. 800-900 wyrazów w tekście, dłuższe zdania, także złożone elementy dialogu, 23 podstawowe głoski oraz chy, ćwiczenie sylabizowania. Później, następnie, tamto co ja kupiłem, poziom 3, to jest ostatni poziom, tamty już dla. No, tamci, co. Tak, już sprawnie czytają. I poziom 3, połykam strony. 2500 i 2800 wyrazów w tekście, użyte wszystkie głoski, dłuższe i bardziej złożone zdania, alfabetyczny słownik trudnych wyrazów. To jest naprawdę super, super książka. Ja mam też taką o futbolu, co i wcześniej bardzo lubiłem futbol, już no nie gram z moimi kolegami, bo nie możemy się spotykać, bo jest ten koronawirus. No dobrze, to są wszystkie tamte książki, to są tamte lektury szkolne, co przeczytałem. Następnie mam dużo różnych książek o futbolu, jak możecie zobaczyć, mam bardzo dużo. Oto i mam o różnych rzeczach, co lubię. Następnie dzisiaj przyszła mi oto książka, Mikołajek. To jest lektura polska, szkolna, przepraszam, nie polska, co mam przeczytać za 2 tygodnie. Mam ją przeczytać i będzie, myślę, tam jakiś quiz na to. I jeszcze to nie przeczytałem, ale jak przeczytałem, to zrobię
filmik tylko o tej książce i też o tej. No dobrze, to jest wszystko. Jak filmik Wam się spodobał, no to zostawcie lajka i subskrybujcie kanał. No to jest wszystko. No, pa pa, cześć!